Cześć, witajcie z tej strony Frisco i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Farming Simulator 19. I jak widzicie, jest dosyć wcześnie, jest 6 rano. Chciałem zacząć tak koło 7, może nawet koło 8, żeby tu też było tak fajnie jasno. Aczkolwiek jak przewijałem sobie czas, bo była akurat noc, no to tak. No. Ta noc jeszcze jakoś wyglądała, ale czy Wy widzicie to tutaj, to tam? Czy wy to widzicie, jak to wygląda okrutnie? Ja rozumiem, ktoś może powiedzieć, ale no gusta są różne, komuś się może podobać. No, no nie, no. No ludzie, no komu wy taki kit będziecie przyskać? Wiecie, jak to wygląda? Było kiedyś GTA San Andreas i tam można było zbagować czasami niebo, że właśnie niebo wyglądało w ten sposób, bo po prostu nie było wczytane. I wyglądało właśnie dokładnie tak jak tutaj. To był rok 2004. I tam to był bug. A tutaj to jest zamierzony efekt twórców rok 2018 i ktoś jeszcze będzie wciskał kit, że komuś się to może podobać. No. Czy wyście pozamienialiście z czymś na głowę? Znaczy ja nie mówię tutaj do was, do wszystkich, tylko do tych, którzy mi próbują mówić, że to ze mną jest coś nie tak, że się czepią tego wyglądu, tego nieba i generalnie... Dobra, no to tak rozpoczęliśmy sobie typowo w moim stylu odcinek, a teraz przejdźmy do konkretów. Tak, postawiliśmy sobie kurnik w zeszłym odcinku. Tutaj już mam 4 pudełeczka. I teraz tak. Wymyśliłem sobie, że kupię sobie specjalną przyczepkę, aby te pudełeczka z jajeczkami sobie kłaść na tą przyczepkę, a później to zwozić do sprzedaży. Jakąś taką najmniejszą, jaka będzie. Może trochę większą niż najmniejsza. Zobaczymy. Z tym, że chciałem to robić też, żeby na podnośnikach mi się te jajka same ładowały na przyczepkę. Ja wiem, że w realu by to nie przeszło, no bo jajka by się potupły, ale to jest farming i tutaj nic nie jest logiczne. I chciałem tak zrobić, aczkolwiek okazało się, że no podnośniki niestety, te pasy transmisyjne, transportowe, niestety, no ale nie zdają się na tym. One mogą tylko transportować jakieś ziemniaki, buraki, tego typu rzeczy. Pudełek niestety nie mogą. Więc dobra, kupmy sobie w takim razie przyczepkę. Na sam początek weźmy przyczepkę. I teraz tak. To jest... Czekajcie, można ją trochę... Ej, można ją zabudować. No. Ej, taki wariant. Ej, ale ona już kosztuje 10 tysięcy. To ta jest za 8 i ten. To ta się bardziej opłaca. Ta jest tańsza. To ta wychodzi taniej. A ile tam ta ma pojemności? W tej konfiguracji? No nie, no 8 tysięcy. Tylko że ona jest chyba niższa, co? No to jest wyższa. Do tej będzie ciężej wrzucać, mi się wydaje. Chociaż w sumie, jak tutaj dam zabudowę, to będzie to samo. Dobra, nie, to weźmiemy sobie tą. Tylko kolorki zmieńmy. O! To ładny biały. Fajnie, tylko tak jakby to jest generalnie jakby niepomalowana była, nie? Czy ona by nie zaczęła korodować, ale chyba sobie wezmę w takim kolorze. O. No, chyba coś takiego sobie weźmiemy. Tak inaczej wygląda, tylko te koła jeszcze widzę, mogę zmienić. Nie no, jajka tym będę woził, to po prostu jakieś duże kółka. Dobra, 13 tysięcy za to dałem. Już kupiłem to. Za co jest za malowanie? Serio? Dobra, no już kupiłem tu. Ja nie wiem, jak można tyle zamówić. Przecież to samochód człowiek pomalował tani. Dobra. Dobra, teraz tak. Kolejną rzeczą, jaką bym chciał, to fuk. To nie wiem, czy fuk, czy głębosz. Tutaj głębosze podobno te spełniają rolę pługa. Więc bym sobie wziął. To jest ciekawa opcja. Ona może od razu, ten głębosz może od razu jakby opryskiwać, nawozić nasze pole. Tyle, że ma tylko 600 litrów pojemności, to jest malutko. 240-konny silnik, proszę, ciągnik, proszę tego. Chyba nawet nie mam takiego silnika, wiecie? Więc nie, dobra. Dobra, weźmiemy sobie, myślę, że tam 140 koni. To może czekajcie, jeszcze coś może będzie ciekawszego. Nie. No to weźmiemy sobie ten. Ładnie wygląda, dobra. To już mamy kupione w takim razie. Kolejną rzeczą, jaką potrzebuję, będzie jakiś tur. Mały, większy. Dobra, weźmy większy przyszłość. Trzeba myśleć przyszłościowo przede wszystkim. I kolejną rzeczą, jaką potrzebuję, to jest szufla uniwersalna.
kupuję to dlatego, że będę chciał posprzątać tym górą. Tam się syf zaczyna robić. Nie no, jak to wygląda? Czemu no? Czego się chyba zacznę w podłogę patrzeć? To będę się tutaj patrzył. Mogę czas przebiegnąć, ale nie, ja po prostu się tak muszę teraz podznęcać nad tą grą. Dobra, i teraz ja bym chciał kupić generalnie, muszę kredyt wziąć. Muszę wziąć kredyt, będę potrzebował z 200 tysięcy. Chciałbym postawić sobie tutaj silos na nasze ziarka. I chciałem postawić ten większy od razu, ten mniejszy, przyszłościowo trzeba myśleć. Jest dwa razy pojemniejszy, a też no bardziej się po prostu opłaca, no. Pieniądze na tym oszczędziłem. Tym bardziej, że musiał, no mówię, trzeba przyszłościowo się rozwijać i no właśnie, przyszłościowo, żeby nie wydawać tym. Chciałbym to postawić tutaj. Nie mogę. Mogę tak, co mi zupełnie nic nie daje. Nie wiem, czemu przecież mi się wydaje, że dokładnie ten duży tutaj w tym miejscu tak stoi. Tylko że odwrotnie, no. Ale stoi tutaj na tej plamie, no. A tutaj teraz nie można tego postawić. Super tą grę zrobili, dopracowali. Dobra, weźmy w takim razie coś takiego. Poczekajcie. Ja jestem perfekcjonistą, więc ja się postaram to zrobić tak, żebym był chociaż trochę zadowolony z tego. Coś takiego? Ale coś takiego właśnie. No, coś takiego myślę, że będzie ok. Chodzi o to, żeby tam było też bardziej dużo w tą stronę. Chodzi o to, żeby tam było miejsce, żeby ładnie można było przejechać. Się zmieścić. No, dobra. Kupujemy. Zobaczmy, jak to teraz wyszło. No. Wyszło tak, jak można było się tego spodziewać. Duży w sumie ten silos widzę. Dobra. Powiedzmy, że jestem względnie zadowolony. Tyłka mi nie urwało, ale powiedzmy, że jestem względnie zadowolony. Dobra, weźmy sobie w takim razie ciągnik, którego dzisiaj weźmiemy. Dobra, weźmy tego Face'a, odepnijmy sobie przyczepę. I jedziemy stąd. Oj, znowu to samo. Nie wiem, ja będę musiał chyba poczytać, jak inni sobie poradzili z tym problemem, z tą kierownicą. Ja na razie o tym nie czytałem, ale widzę, że no, już mnie to powoli zaczyna denerwować, żeby ta kierownica jakoś tak dziwnie pracuje. Od obrotu ma, nie wiem, na 90 stopni. Się zmienia co chwilę. Dobra. Jaki jest plan na dalszą część odcinka? Myślę, że zajmiemy się po prostu głęboszowaniem. To nie jest chyba oranie, bo głębosz to chyba nie orze, nie? Głęboszuję. nie wiem. Jak kogoś to boli, że ja tutaj tak ten przekręcam, to proszę mnie tam w komentarzach ładnie poprawić. Obiecuję, że postaram się zapamiętać. Ale to jest tylko, wiecie, ja tylko obiecuję, że się postaram zapamiętać, jak nie się zapamiętam. Dobra, podejmijmy sobie najpierw tą naszą duchę. Byśmy już to mogli sprzątać wstępnie przy tych górach. I tak, dobra, przyczepę tutaj. Jaki ona kolor ma teraz dziwnie? Od tego odbijającego się światła. Weźmy sobie... Przyczepki jeszcze nie będę brał. W sumie za duży chyba jest ten ładowacz. Jak tak patrzę, mógłby być w sumie ten mniejszy, też bym dawał radę. No, przyczepki na razie nie będę brał, bo tam jeszcze nie ma tyle tych palet, więc sobie pojedziemy po prostu głęboszować. Ja lubię głęboszować w Farmingu 17. W sensie, no, bardziej lubię głęboszowanie niż oranie. Nie wiem, czy z tym siewnikiem, co ja mam, to ja właściwie muszę orać, czy nie? No, ale sobie założymy, bo czemu nie? Chyba by to na wieś wypadało, nie? Coś tak mi się wydaje, żeby wypadało to na wieś chyba wcześniej nawet. Więc chyba się tym zajmiemy w zasadzie. No, chyba tak zrobimy, sobie jeszcze najpierw to nawiozę. Ja sobie najpierw to nawiozę. Dobra, no to tutaj zostawmy i teraz sobie pojedźmy po... W sumie pracownika chyba na to puszczę, nie będę za tym jeździł. Ja sobie już zacznę głęboszować, tylko chodzi o to, żeby już właśnie było nawiezione, żeby optymalizować te nasze plony maksymalnie.
Generalnie, jak mogliście zauważyć, pojawiło się intro na moim filmiku. Tak mi się wydaje, że się pojawiło. W momencie, gdy wy to oglądacie, to jeśli jest intro, to jest intro. A w momencie, gdy ja to nagrywam, to jeszcze nawet go nie zacząłem robić, dlatego tak to... Wydaje mi się, że zrobiłem, chyba że poległem. Chyba że mnie to przerosło, no to nie ma intra. Ale wydaje mi się, że to mądry chłopak jestem, pewnie dałem radę coś tam zrobić. Udało mi się generalnie ogarnąć w końcu ten program do... Znaczy innym się udało ogarnąć. Program do obróbki montażu filmów. Znaczy ten sam, ale inną wersję, w ten sposób. Czekajcie, sobie kupię to, co mam kupić, żeby nie stać. Nawozem. A kiedy to się... Oj. Dobra, po prostu nawóz weźmy. Nie, to trzeba wapnować przecież najpierw. Co jak po tej gada? Dwa produkty. Pewnie znowu coś pomylę, ale to jest farm, tu nie ma znaczenia. To jest gra dla takich osób jak ja, co generalnie. Jak nie zrobię, będzie dobrze. Teraz tak. No właśnie, ogarnąłem ten program, powinno być teraz ok, więc teraz będę bawił się tam powoli montażem. Niech ten farm mi się na coś przyda. Poćwiczę sobie montaż, którego nie chciałem zresztą ćwiczyć się, bo chyba mówiłem w tym odcinku z Scotland Club, że mnie montaż film raczej nie interesuje. Ale no, mówię. No. Myślę, że to jest coś, co warto jakieś postawy, chociaż ogarniesz tego. A ta gra to, no... Chociaż do tego mi się właśnie przyda. Będę sobie na nie ćwiczył. A kolejna sprawa też jest taka, że... Nie wiem, no wrzuciłem ten ostatni odcinek. Myślałem, że ten bitrate, jak mi tam ustawiłem 50 tysięcy, co zmieni. Zupełnie nic nie zmienił, jest jeszcze gorzej niż było. No i będę po prostu kombinował. Najpierw po prostu sobie wyrenderuję ten film u siebie na komputerze. Przetworzę go, a później dopiero taki przetworzony wrzucę na YouTube'a. Myślę, że to też wpłynie na jakość. Nie wiem, no... Ten film może zarówno jak oglądacie, wygląda tak samo koszmarnie jak te poprzednie, może nawet gorzej, a może wygląda po prostu dużo lepiej. Nie wiem, no po prostu cały czas z każdym odcinkiem ja staram się coś z tym robić, różne rzeczy próbuję, cały czas ćwiczę, więc... no... Różnie to z tym może być. Nie wiem, Cutland Crops nie miało chyba takich problemów, tam ładnie to wszystko wyglądało, a ten farming to on się tak, nie wiem, tak słabo wygląda, że to jest jakaś masakra. Dobra. Weźmy sobie tutaj, zawapnujmy to. Zawapnujmy? Nie wiem, czy to jest poprawne. Pracownik ukończył pracę. Co ty ukończyłeś, jak też nie zacząłeś? O. Ej, stój. Źle. Źle, panie kolego, bo umiesz. A, i chyba jakbym miał tą drugą końcówkę, to ja po prostu szerzej to tutaj rozrzucać. No trudno, no. Z tą małą też nie ma tragedii, więc... No, trzeba było... Dalej zresztą trzeba pieniądze oszczędzać, więc jest jak jest. Dobra, puśćmy sobie pracownika. Okej, okay. I teraz sobie pojedziemy naszym głęboszem. Generalnie, no tak jak wspomniałem, będę kombinował z tą jakością filmu. Mam nadzieję, że ten render coś da, bo chyba każdy youtuber, który właśnie coś wrzuca, to seba mu jakoś te filmy renderuje. I dlatego później niech to wygląda ładniej. Więc też postanowiłem pójść tą drogą, z tym, że no to będę miał dużo więcej pracy z każdym jednym odcinkiem, jaki będę tak właśnie przerabiał. Zwłaszcza, że ja tego nie ogarniam, że muszę wszystkiego uczyć od początku. W ogóle będę z tym już kiedyś. No, muszę się wszystkiego od początku uczyć. Ale mam nadzieję, że jakoś to w miarę uda mi się fajnie ogarnąć i te filmy w końcu zaczną jakoś sensownie u mnie wyglądać na kanale, bo ja na to na razie, szczerze mówiąc, nie mówię, patrz, znowu omijam, nie, ja się cofnę, bo ja nie mogę tak zostawiać, bo mnie po prostu no nie mogę potem na to patrzeć, to jest zostawione. A nie lubię później też jeździć po całym polu i tych takich małych kawałków przyprawiać. Nie mam tego głębosza po prostu wyczutego, jaki on jest szeroki, więc to będzie jak będzie. Generalnie też mam zamiar sobie właśnie, mogę? Ta edycja filmu przed wrzuceniem daje mi dużo możliwości. Mogę się pobawić jakoś ścieżkami dźwiękowymi, żeby to jakoś też te dźwięki lepiej były do siebie dobrane, dopasowane, jeśli chodzi o głośność.
chcę w przyszłości nagrywać osobno mój jakby monolog i osobno dźwięki z gry i muzykę. Aczkolwiek wersja OBS-a, której obecnie używam, na to nie pozwala, więc dźwięk, mój monolog jest nadal na jednej ścieżce dźwiękowej razem z grą, więc no... W sensie jak gra będzie za głośno, to ja nie mogę tego programu poprawić, bo to jest wszystko na jednej ścieżce dźwiękowej. Ja no mówię, ja mam taką wersję OBS-a, że tego na razie nie wspieram, a to kiedyś tam wspierać, ale jeszcze tego nie wspieram. Żeby można było nagrywać osobno te ścieżki. Ale dźwięk, w sensie muzyki, no też będę podkładał do tego odcinka muzykę już osobno w programie do obróbki. To też jest dobrą sprawą, bo będę mógł dobrać głośność dźwięku idealnie, tak jak będę chciał. W sensie głośność muzyki. Więc to też już jest coś. To znaczy, jakby to oglądacie, to wam pewnie dużej różnicy nie robi. Jedyną różnicą, jaką możecie tak zauważyć, to jest różnica w jakości wideo, o ile jakaś jest. No to też nie jest pewne, że to wygląda w końcu jakoś sensownie. No, ale z dźwiękiem to raczej jest coś, co ja zauważę na pewno, a wy to tak niekoniecznie. Kurczę, jak on idzie tym małym ciągniczkiem. No nie, no znowu... Nie wiem generalnie, czy będę całe te pole robił teraz na odcinku, czy tylko sobie zrobię część. Ewentualnie też mogę zrobić taką magię montażu teraz. Że po prostu, no... Jak już uznam, że odcinek jest za długi, to sobie po prostu przyspieszę tę pracę na polu. Żeby skończyć i na przykład przejść do następnej rzeczy. No teraz mam jakoś tak bardziej te możliwości większe. Z tym, że najpierw muszę się nauczyć robić takie rzeczy jak na przykład przyspieszanie materiałów, co wydaje mi się też nie będzie jakieś specjalnie trudne. Tylko, że no nie wiem, czy będę z każdej gry właśnie edytował te materiały. Fajnie było mieć... Z jednej strony fajnie byłoby mieć te intro na każdym materiale. Jakiś tam początek. Z drugiej strony to też jeszcze nie jest taki priorytet, żeby to było moim zdaniem. A z trzeciej jeszcze strony nie każda gra w ogóle wymaga jakiejkolwiek obróbki. Moim zdaniem, bo... akurat no Scatland Crops nagrałem 16 odcinków do tej pory. Plus jeden z przeglądu aktualizacji. Coś tam wcześniej też było. No ale okej, no nagrałem kilkanaście odcinków i obeszło się bez jakiejkolwiek edycji tych filmów. I myślę, że to nie było jakichś większych problemów, może czasami z dźwiękiem tam jakieś problemy, ale to wszystko i tak by się dało ogarnąć bez jakichś programów. To po prostu trzeba wszystko dobrze ustawić. Więc no mówię, nie każda gra też wymaga tutaj jakiejś edycji. No ale myślę, że jak już tak zacznę nagrywać ten z tego farminga i będę każdy filmik obrabiał, się już tego nauczę, to nie będzie to dla mnie stanowiło żadnego problemu, żeby przetworzyć na przykład, edytować sobie taki film przed wrzuceniem. Więc chyba będę tak robił. Jeśli to ogarnę, jeśli mi się to w miarę spodoba, to będę po prostu je wszystkie te moje filmiki przerabiał. Tym bardziej, że ja mam dosyć dobry internet. Znaczy dobry. Do streamów taki, no, daję jeszcze ewentualnie radę. Ale chodzi o wrzucanie, że u mnie w miarę szybko się te filmy wrzucają, nawet jak mają po kilkanaście giga, więc tu nie ma problemu. No ale zawsze te filmy będą po wyrenderowaniu też mniej ważyły, będą się szybciej wrzucały, więc czas jaki przeznaczę na obróbkę, to tak naprawdę zaoszczędzę na wrzucaniu tych materiałów. Więc myślę, że to też jest jakieś rozwiązanie. Ale mówię, no nie wiem jak to jeszcze będę robił, jeszcze nie jestem pewien, zobaczę, także... No, wszystko po prostu wyjdzie w praniu, jak będę widział, jak te materiały wyglądają, czy jest właśnie w sens w tym. No, jak dalej ma być fatalnie, no to ja nie wiem, to się po prostu poddam chyba, bo... Kurczę, już tyle rzeczy próbowałem, żeby to jakoś wyglądało sensownie i dalej niestety mnie to całkowicie nie zadowala. Czemu on jest tam tak czerwony, co tam się tak odbija w nim? Przecież jakiś baka, to chyba po prostu się światło odbijają od tego czerwonego rozrzutnika. To jest chyba rozrzutnik nawozu, nie? Chyba tak. Nie, no tak, na pewno to jest rozrzutnik nawozu. W ogóle jak tutaj nam to zarosło to wszystko. Zobaczcie, ile tutaj jest tych chwastów. Nie wiem, czy jest taka opcja, ale tu powinna być opcja, żeby wjechać zaraz kosiarką, zebrać tych chwasty i na kompostowi.
na pryzmę gdzieś tu zrzucić, żeby krowy miały co jeść. No w ogóle teraz urosły te kwasy, a wtedy jak opryskiwałem... O, pracownik zakończył pracę. No, a wtedy jak opryskiwałem, to nic. Ani jednego kwasa nie było, ja nie widziałem, gdzie już jechałem, a gdzie jeszcze nie. Kurczę, nie mogę wyczuć, jaki szeroki jest ten głębosz i co chwilę jakieś takie łaty tam zostawiam. Bo jest tak blisko ciągnika, że go nawet tutaj nie widać. Chyba, żebym jechał cały czas na kamerze zewnętrznie, ale w sumie możemy trochę pojechać. Dla urozmaicenia. No, tak generalnie to wam powiem, że ostatnio dosyć się zagrywam w Euro Trucka. No tak, znaczy ja gram na multi, ale jestem tak optymistycznie nastawiony, żeby rozpocząć po prostu serię na singlu. Pogrywać sobie modyfikacje i tak sobie na spokojnie jeździć na singlu i też nagrywać z tego odcinki. Ja mam generalnie dużo pomysłów na jakieś serie. Cities Skylines, Euro Truck Simulator, Decker Valley chcę rozpocząć w końcu robić na nowym save'ie. Jeszcze jakieś kilka innych gier też by się znalazło. Tyle, że wiecie, na wszystko potrzeba czasu, nie? Żeby wszystko nagrywać, to potrzeba czasu. A jeśli ja mam teraz jeszcze te filmy obrabiać, to potrzeba jeszcze więcej czasu, więc no, mówię. Ja bym wiele chciał zacząć, ale nie chcę właśnie, żeby było tak, że za jakiś serii odcinek będzie się pojawił raz na dwa miesiące czy coś takiego. Bo po prostu część nie będę miał czasu. Ja chyba przeskoczę sobie zaraz w ogóle do naszego ciągnika tamtego. I go przestawię. W ogóle nie wiem, jak teraz jest dźwięk, bo teraz jadę z zewnątrz. I nie wiem, czy nie jest za głośno, czy by to nie zagłusza. W poprzednim odcinku tak słabo było. Więc może nie będę jeździł za dużo z tej kamery. Dopiero jak nagram i zobaczę, że te dźwięki są w miarę dobrze, to ewentualnie w następnych odcinkach będę częściej wychodził ze środka, z kabiny. Może tutaj się nam korek robi. W sumie może jakąś misję bym rozpoczął. To jest dużo pracy. No bo i zobaczyłem, o której ja zacząłem nagrywać dzisiaj. Ja już chyba się nie nauczę tego. Dobra. Zobaczmy, jak ja mam misję. Może jakąś misję bym sobie po prostu szybko rozpoczął. Tu jest zbiór klonów, to spoko, tylko że nie chcę teraz tego robić, bo to trzeba odbierać te klony. Rozsuwanie bel. No ciekawa nawet ta misja. Nawożenia nie chcę, bo to trzeba inwestować w ten, w nawóz. Dobra, nie. Daruję sobie tę misję na ten zaczynam. Nie ma nic sensownego za jakieś takie w miarę sensowne pieniądze. Więc nie ma całkowicie sensu. Okej. Okay. W ogóle ten głębokość się dosyć długo opuszcza i mam zawsze ten początek jakiś taki niezaczęty. Taka przerwa jest. No i generalnie też chciałem sobie rozpocząć serię z gier VR na kanał. Tyle, że no mówię, na wszystko potrzeba czasu. Ja generalnie mam te moje gogle, one leżą już praktycznie od roku, nieużywane cały czas. Nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem. I to właśnie też sobie myślałem, że fajnie było po prostu coś sobie ogrywać na tych goglach VR. A takim dodatkowym, taką dodatkową motywacją, żeby w końcu się do nich przełamać i zainstalować sterowniki w ogóle od nich, no to właśnie byłyby też odcinki na YouTube, żebym mógł się też właśnie z innymi podzielić tymi grami. Chętnie bym sobie ograł Super Hot na VR. Mam tą grę, tyle że kiedyś w nią grałem, ale nie skończyłem jej grać, a bardzo mi ją wspominam. Bo mówię, no, na wszystko potrzeba czasu. No. Znaczy czasu to jedno, ale dodatkowo jeszcze też trzeba mieć motywację, żeby w to grać. No bo wiecie, nie zawsze jest tak, że jak macie wolny czas, to chcecie w gry grać i to nagrywać, a potem to montować. Nie? Więc no to ciężko jest to wszystko pogodzić. Jak widzieliście, generalnie
między pierwszym a drugim odcinkiem z Farminga nic nie było na moim kanale przez chyba 5 dni. No ale też wspominałem o tym chyba niejednokrotnie nawet, że ja mam zamiar wrzucać odcinki na mój kanał, kiedy ja naprawdę mam ochotę w coś pograć, kiedy chcę to zrobić. A nie chcę być takim więźniem mojego kanału. Dlatego u mnie nie będzie jakiejś takiej regularności. Czasami może być kilka dni przerwy, czasami może być, nie wiem, kilka odcinków w ciągu jednego dnia. To wszystko po prostu zależy, czy ja będę miał ochotę, czy ja będę miał czas, żeby to robić. No wiecie. Nie chcę tego robić na siłę. Znaczy generalnie mam to świadome, że ja bym regularnie wrzucał teraz te odcinki. I wrzucał tak, nie wiem, systematycznie, co najmniej jeden dziennie, to mój kanał by się też dużo szybciej rozwijał. Ale mówię, mi też na tym jakoś strasznie nie zależy, żeby zaraz nie wiadomo ile widzów mieć. A wolę po prostu to robić, tak wiecie, z pasji, nie? Po prostu robić to z pasji, a nie żeby się ten jakiś zawrotnym tempie tutaj rozwijać. Zresztą mówię, mnie każda nowa subskrypcja cieszy i to jest bardzo fajne. No mówię, jak ja bym miał kurtowo jakoś tych subskrypcji, to tak jakoś bym, też bym się cieszył, ale tak każdy z osobna bym pewnie tak nie doceniał. A tak każda nowa, jaka się pojawia, to mnie strasznie tak motywuje i sprawia, że naprawdę chce mi się potem te odcinki nagrywać. No to jest takie przypomnienie, właśnie takie było teraz, była 5-dniowa przerwa. Ktoś tam dał subskrypcję, mówię, o kurde, trzeba w sumie coś na ten kanał nagrać. Nie można go zaniedbywać. No i to jest akurat moim zdaniem bardzo fajne. Generalnie to chyba każdy youtuber mówi, że go te subskrypcje i w ogóle lajki i nie wiadomo komentarze go motywują. I tak trochę banalnie brzmi, ale powiem wam, że faktycznie jest coś w tym. Że naprawdę każda subskrypcja tak motywuje. Tym bardziej każda subskrypcja, która nie jest wyżebrana 5 komunikatami w ciągu odcinka, żeby zostawić łapkę w górę, komentować i lajkować. Aczkolwiek sam zauważyłem, że jak przyczynę generalnie miałem, że ja o tym wspominałem, coś o łapkach. Nie w sensie, żeby mi dawać, tylko w ogóle coś, co mnie łapkę, to właśnie potem i tak samo się odbijało, że ludzie mi te łapki dawali, także to też było miłe. No ja też mówię, nie będę o tym wspominał. Poruszę tematu tych łapek i tego wszystkiego w każdym odcinku. No to nie o to mi chodzi. W ogóle to nie o to chodzi, więc no nie ma sensu. Nie wiem generalnie, czy... Chyba nie wiem w sumie. Nie wiem, czy był ten dźwięk. Przez chwilę dostałem jakąś wiadomość na Steamie. Znowu zapomniałem sobie włączyć... nie przeszkadzać na Steamie, więc jak był dźwięk ze Steama, to was przepraszam. Wcześniej wyłączałem, znaczy generalnie jak raz włączyłem sobie ten tryb nie przeszkadzać na Steamie, to dopiero po 2 tygodniach go wyłączyłem. Dopiero po 2 tygodniach zauważyłem, że mam go dalej włączonego. No nawet przyjemnie siedzi, ale no kurczę, no... Mnie to denerwuje, jak ludzie piszą, że ta gra chodzi ładnie. No bo ona chodzi ładnie, ma 60 FPS-ów, ale to jest takie... No nie wiem, no ja bym nie narzekał na to, jak ja bym grał na konsoli. Ja nigdy na konsoli nie grałem i jestem po prostu nieprzyzwyczajony do takiej niepłynnej gry. No. Ja bym powiedział, że jestem strasznie przewrażliwiony, bo mówię, no... Jak ja grałem na VR, kiedyś dużo grałem na VR, to mi się już mózg tak przyzwyczaił, że... Mój mózg jest strasznie wyczulony na jakiekolwiek spadki FPS-ów i brak jakiejkolwiek płynności. Nie wiem, no tak jak po prostu przewrażliwiony chyba mam mózg na tym punkcie, dlatego że jak grałem na VR, to każdy najmniejszy drop FPS-ów sprawiał, że po prostu chciało mi się zaraz wymutować. I teraz może po prostu mózg jest tak na to wyczulony, na wszelkie braki jakiejkolwiek płynności. Dlatego mnie to tak strasznie denerwuje, irytuje i boli w tym farmingu. Ale no, w farmingu 17, w każdym wcześniejszym też było coś takiego, że jak było te 60 FPS-ów, to ta responsywność myszki i ta płynność w ogóle obrazu, gdy grałem, była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale jak już spadło dosłownie o 5 FPS-ów, to już mi to sprawiało duży dyskomfort. No i okej, to było w miarę to okej.
Mimo że na modyfikacjach jakichś mapach to te FPS-y potrafiły spadać poniżej 60. Ale tutaj jest ten problem, że ta gra cały czas ma 61 FPS-ów. A ja cały czas się czuję, jakbym grał no grubo poniżej 60 FPS-ów. To jest ten problem. Nie w tym, co pokazuje program, że ta gra ma 60 FPS-ów, tylko o takie realne odczucia. Gdzie farming 17 pod tym względem wypadał moim zdaniem lepiej. Ja no mówię, no pokazuje, że jest 60 FPS-ów, no to no, z czym ja mam się tutaj kłócić. Ale mówię, to też mi się wydaje, tutaj jest, te FPS-y są rozwiązane na tej samej zasadzie, albo na podobnej zasadzie, jak to jest właśnie w Counter-Strike'u, że tam jest no, 60 FPS-ów. No, ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś grał na 60 FPS-ach w Counter-Strike'a, bo to jest po prostu... No... Zbyt mała responsywność po prostu ruchów myszką względem tego, co się dzieje na ekranie. I to po prostu sprawia dyskomfort, jeśli ktoś się tak wczuwa w tą grę. I tutaj ja właśnie czuję mniej więcej to samo. Ja tak już wcześniej, w poprzednim odcinku nawiązałem tego Counter-Strike'a, o tym wspomniałem, no ale mówię, to jest taki moim zdaniem najlepszy przykład na to. A to, co ja znowu wspominam też w pierwszym odcinku z Farminga, w sensie nie w tym pierwszym z serii, tylko w tym pierwszym wcześniejszym, całkowicie pierwszym z tej gry, to jest inna kwestia, bo wtedy miałem fizycznie dropy do 30 FPS-ów. I to zostało akurat poprawione w patchach. No wtedy to było jeszcze dużo gorzej. Także teraz pod tym względem naprawdę jest lepiej, ale no, no i też nie jest tak idealnie. Dobra, trochę widzę, że przejechałem. Generalnie też tak widziałem, dużo osób się skarży na to, że w tym farmingu wszystko się strasznie monotonnie robi. To wszystko jest takie monotonne, wszystko się tutaj strasznie wolno osiąga, że się wolno te pieniądze zarabia i powiem wam, że faktycznie coś w tym jest. Na tym moim sejwie, co wcześniej grałem, też to miałem takie odczucie, że niby okej, okay, to jest jakiś tam sposób podniesienia poziomu trudności, żeby wolniej progresować, iść do przodu, ale to oni w tym aspekcie poszli strasznie na łatwiznę i to nie sprawia przyjemności. No. Zamysł dobry, ale wykonanie fatalne, moim zdaniem. Bo wiele osób, zanim jakoś swoją farmę w ogóle tutaj rozwinie, coś rozbuduje, to już im się ta gra zdąży znudzić, bo będą musieli najpierw robić trzy zadania na krzyż, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze zarabiać. Więc no, to jest moim zdaniem źle wyważone. To jest strasznie źle wyważone. Ja nie mogę się doczekać update'u do Continent Drops, który ma być w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować moją serię. No po prostu kontynuować moją serię, dlatego że strasznie jestem z tym zmiany za tą grą. Ja mam tam generalnie, co ja robię w poprzednim odcinku z Catherine Crop, co tam było? Kultywowanie, tak, tam było kultywowanie. Ja muszę dokończyć kultywowanie na tych wszystkich moich polach, ja dałem tam kilka godzin zabawy. I myślę, że teraz będę też miał przerwę od farminga. Teraz akurat nagrywam ten odcinek krótko po tym ostatnim. Aczkolwiek teraz może być znowu przerwa, jakiś przestój na moim kanale, dlatego że mam ochotę wrócić sobie po prostu do Cut and Crops i to kultywowanie tam wykonać. No po prostu to jest takie przyjemne, że po prostu nie mogę się tego doczekać, to wróci. Nawet jeśli ten safe jest zbugowany, teraz to mi raczej różnicy nie robi. I sobie po prostu zakultywuję te pola, które tam mam, a mam nadzieję, że jak wyjdzie update, to ja do tego czasu skończę i oni poprawią ten wynajem maszyn i będę mógł dokładnie kontynuować naszą serię. No mówię, ja gram w tego farminga, ale no nie wiem, mi to takiej przyjemności nie sprawia. Wiadomo, lepiej jest pograć farminga niż w ogóle nie grać w te gry rolnicze i czekać tylko aż Continent Cross poprawią. Aczkolwiek no mówię, mi to nie sprawia takiej przyjemności jak samo Continent Cross. To jest akurat niestety, to nie jest, że ja tutaj wychwalam jakoś strasznie do Continent Cross, tylko to jest dla mnie właśnie niestety. To jest aż smutne, że no, wiele osób, w tym ja, woli grać jakąś zabagowaną i dokończoną grę niż farminga, który jest podobno taką świetną grą. To jest właśnie smutne, że ta gra tak stoi w miejscu. Dla mnie najsmutniejsze jest to, że mówię, farming wyszedł, pograłem w niego, nie wiem, kilkanaście godzin, nie wiem, ja wtedy właściwie w niego pograłem. Chyba kilkanaście.
I no, go zostawiłem, bo po prostu wolałem grać w Cattle and Crops, no, to chyba samo przez siebie. Ja mi naprawdę myślałem, że tego farminga trochę dłużej będę grał, będę się zagrywał po premierze, a się okazało, że wolałem grać jakąś, nie wiem, grę, które tak, no, tak naprawdę od dawna mam, która jest nieskończona. To jest kurde to, że ja sobie teraz jadę tym ciągnikiem. I tak mam przed oczami, jakby to było jechać tym ciągnikiem w Cattle and Crops. Jakie tam są uczucia i tak, dlatego mnie tak do tej gry ciągnie. No. Ale to tam to jest mistrzostwo, nie? Ta gleba, jak to jest tam zrobione. Ludzie się na to skarżą. A dla mnie to jest mistrzostwo, jak ten ciągnik się po prostu tam zachowuje. Jakby tutaj zrobili taką fizykę, jak w Cattle and Crops, żeby była ta gleba 3D, się to zachowała tak samo. Tam nie jest to idealnie, ale żeby się zachowała tak samo, żeby tutaj no, no po prostu fizyka cała była zrobiona tak jak w Cattle and Crops, to ja też bym miał naprawdę dużo inne zdanie o tej grze i bym się z całą pewnością zagrywał, bo mówię, Cattle and Crops jakie jest, takie jest, ale ja gram właśnie się normalnie tak bardzo kocham tą grę właśnie za tą fizykę, jaka tam jest, jaką to sprawia przyjemność. Więc tutaj też bym pewnie potrafił naciągnąć oko na te, nie wiem, jakieś absurdalne rzeczy, które tutaj są, brzydkie rzeczy, które tutaj są. I głupie po prostu rzeczy, jakie są, gdyby ta fizyka chociaż jakoś tak to sprawiała taką prawdziwą przyjemność. A tutaj no niestety, ale pod tym względem to jest słabe. W ogóle... To jeszcze nie jest ten etap w ogóle nawet, ale fajnie by było jakby... Twórcy Cattle and Crops udostępnili jakieś takie demo technologiczne. W sensie nie takie demo technologiczne, jakie to było wcześniej, na początku, tylko raczej demo technologiczne, które będzie mógł sobie dosłownie każdy pobrać. I dosłownie każdy będzie mógł sobie pobrać i pograć w tą grę, żeby zobaczyć, jak to tam działa. Mówię, bo filmiki na YouTubie niestety tego nie odzwierciedlają. Jakby takie no, z bardzo okrojonymi możliwościami, ale takie dopracowane demo technologiczne, gdzie nie ma bugów, wypuścili, to myślę, że naprawdę bardzo spora liczba osób by zmieniła zdanie o tej grze. Właściwie to obydwu grach, zarówno o farmingu, jak i o Cattle and Crops. Myślę, że farming w tych oczach wielu osób by wiele stracił, a samo Cattle and Crops wiele by zyskało. No, ale to też jeszcze nie jest ten okres, żeby oni jakieś dema wypuszczali, bo naprawdę mają dużo ważniejsze rzeczy na głowie. Nie wiem, teraz tak... O. Teraz chodzi znowu płynnie, ale przed chwilą miałem taką ścinę. Ja mam włączony w tym momencie niestety licznik FPS-u, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy coś dropnęło, czy co to było. No. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją i w Cattle and Crops tam jest optymalizacja nadal fatalna, ale no nie wiem. Bardzo długo było tak, że ja wolałem grać farminga tylko dlatego, że Cattle and Crops miał taką skupaną optymalizację, ja miałem słaby komputer, że to nie sprawiało mi żadnej przyjemności grania w Cattle and Crops przy tych dropach FPS-u. Ale w tym momencie to nawet pod tym względem wolę grać w Cattle and Crops. Tam jest po prostu to płynniej wszystko zrobione, przyjemniej. Tak mi się generalnie, jak już sobie gadam o tym płynniej, przyjemniej przypomniał pewien fragment. To pewien youtuber powiedział. Dobra, wujek Bokum to powiedział w pierwszym odcinku z farminga. Teraz będzie jeszcze tak ciągle o tym wujku, bo nie gadam się go czepem. No nie, no tak mi się przypomniało, powiem po prostu. On tam się śmiał z Cattle and Crops, bo oni przed wypuszczeniem tej aktualizacji, która wyszła i dodała się na kosy, wypuścili taki filmik minutowy i pokazali, jak wygląda tam rozkładanie się, nie wiem, czy to była właśnie zgrabiarka, czy przetrząsarka. No i ten filmik był po prostu w 30 fps, czy tam w ilu, tak jak to YouTube obsługuje. A on się śmiał na tym pierwszym odcinku z farminga. I mówił, jak to w farmingu te animacje są świetnie zrobione i tak jak w Cattle and Crops, że to się tam przycina wszystko. No nie, no, ja rozumiem, ktoś nie może tego zweryfikować, ale przecież ma też Cattle and Crops, wystarczyło odpalić, zobaczyć ten update i zobaczyć, że te animacje tam chodzą bardzo płynnie i bardzo ładnie. A nie jest tak, jak on widzi na filmiku. To jest tak propos, wiecie, nie? Gadania, że
każdy widzi na filmiku, jak to wygląda. No właśnie, chyba nie. To jest kolejna rzecz. To nie, dobra. Dobra, bo zaraz będzie się znowu czepiał. Ale tak, też nie ukrywam, że po prostu zachowuję w wielu przypadkach zachowanie pewnych osób. Takie... Sam jestem może święty pod tym względem i mógłbym jakoś tak dostoni rozważyć te słowa dobierać. No ale niektórzy naprawdę mają kilkaset tysięcy subskrypcji. I nie mówię tutaj znowu o jakiejś jednej konkretnej osobie, bo zaraz ktoś sobie coś w głowie wbije i znowu będę musiał tłumaczyć, nie wiem, w 10 miejscach. Ale chodzi o to, że no, niektóre osoby w ogóle nie, jakby nie poczuwają się, nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią. No. Jakoś tak, no, całkowite głupoty gadają, a mogą to zweryfikować, to nie jest problem, ale i tak będą gadać, bo gadają, niektórzy gadają po prostu, żeby gadać i w sumie się nawet nie zastanowią, czy to, co gadają, to by to nie jest krzywdzące. No. Ja też może tak gadam, może komuś się też tak wydawać, że tak, nie wiem, po wielu rzeczach cisnę i kogoś to będzie krzywdzące, no ale... Nie wiem, no. Mi się wydaje, że ja zawsze daję jakieś takie racjonalne porównania i nie sugeruję się tym, że coś wygląda na filmiku tak, no to na pewno jest tak, bo tak na filmiku wygląda, tylko nie, no raczej moje zdanie się bierze stąd, że ja naprawdę jakoś tak staram się... Jeśli porównuję na przykład dwie gry, to w obydwie gry po prostu gram i mam jakieś takie realne porównanie, a nie, że sugeruję się tym, co jest na YouTubie, bo wiem, jak YouTube działa, wiem, jak wyglądają filmiki na YouTubie, wiem, jak wygląda to, co się gra i jak to wygląda po wrzuceniu. Wiem, że się nie ocenia na tej podstawie. No, no i widać, że nie wszyscy, dla niektórych po prostu to, co widzą na YouTube, to jest święte. Że to czasami ma mało wspólnego z rzeczywistością, no to już jest inna kwestia. Dobra, ja tutaj znowu poruszyłem ciężki, trudny i smutny temat. Moje żale musiałem znowu wylać. Ale to jest taka seria, że po prostu... nie wiem, no. Ja grałem w Cutthroat Cross na tej serii, to nie, jakoś tak normalnie, ale po prostu w Farmie to jest taka seria widocznie. To jest taka gra. Że jak ja w nią gram, to nawet jak ja próbuję jakoś tak normalnie tutaj grać i się dobrze bawi, to jakoś tak w podświadomości już po prostu mam pewne jakieś takie smutne, nie wiem, wszystko co najsmutniejsze, to tam jakoś mi tak się przypomina i poruszam potem te tematy. Ale co najmniej myślę, że jestem oryginalny z tą serią. Jestem chyba pierwszym youtuberem, który gra w grę i płacze, że w tą grę gra. Co najmniej nie kopiuje nikogo chyba. Chyba, że już ktoś jest w ogóle takim podejściem, to szanuję. A propos znowu, jakby bo ktoś mówiłem, że ktoś może oglądać ten odcinek, przed nim nie oglądał. Ja już tłumaczyłem, dlaczego gram w grę, po której tak jadę. Więc nie będę tego robił znowu, bo też mówiłem w kilku odcinkach, więc no, jak ktoś nie oglądał, no to trudno. W ogóle czekajcie, ja sobie żartuję. Dobra. Ja przestałem te miniaturki robić, ale w sumie to mi tak jakoś nie przeszkadza. Bo mogę sobie zrobić po prostu już samego filmu wyciąć klatki. W miarę szybko nam poszło, powiem wam. Myślałem, że to będzie dłużej. Poprawię sobie jeszcze tylko tutaj te defekty jakieś co. Znaczy defekty. Tutaj gdzie jest jeszcze nie zrobione. Żeby tutaj nic nie zostało. I pojedziemy sobie zaraz tutaj do naszych kur, sobie posprzątać tam trochę, bo widzę, że jest strasznie brudno. Jest strasznie brudno i to wpływa na naszą, na wydajność naszych kur. To chyba się nie powinno tak poprzek jeździć, nie? Chyba powinno się wszystko robić w jedną stronę. No to jest trudno. Ja do tej gry podchodzę bardziej jak do gry arcade'owej, a nie do gry czysto symulacyjnej. Chociaż w Cutthroat Cross, ja się staram raczej podchodzić symulacyjnie, to też pod tym względem też nie jestem jakiś święty, więc... Ale to wiecie, nie? Ile osób, tyle różnych sposobów na grę.
W sumie właśnie o tą grę chodzi, żeby każdy mógł w niej grać na swój sposób, bo chyba nikt nie lubi być jakoś ograniczony. Posprzątamy sobie zaraz u gór, pojedziemy po tą przyczepkę, załadujemy jakieś pudełka już na tą przyczepkę i będziemy kończyć ten odcinek, myślę. Myślę, że on też jest dosyć długi. A w następnym odcinku zajmiemy się zapewne siewem. Zajmiemy się siewem, czymś tam pewnie jeszcze, w sumie nie wiem czym. Nie wiem też, kiedy następny odcinek się pojawi, bo pewnie będę chciał sobie pograć w Cats and Crops. Ja wam powiem, że z Cats and Crops to jest jak z dziewczyną, którą kochacie. Czasami was wkurza, ale nie potraficie wytrzymać dłużej niż dwa tygodnie bez nich. No, mniej więcej tak. Dobra, bo to już mamy. Ja sobie tego robosza odepnę tutaj. Pojedziemy sobie tutaj troszkę posprzątać. Mam nadzieję, że ta łycha się do tego sprawdzi. W sumie czemu miałaby się nie sprawdzić, no ale nigdy nie wiadomo. Ale na dziko tutaj pracuje strasznie. Jeśli już przyzwyczaili do tej łychy właśnie w Cattle and Crops. Tam to tak dziko nie działa. Tutaj działa trochę dziko. W ogóle tak chyba jest łatwiej mimo wszystko nałożyć na tą łychę. Tutaj trzeba mieć naprawdę pod specyficznym kątem ustawiony, żeby to wszystko działało. Zobaczcie, czemu tutaj chwasty rosną na tej mojej łące, którą sobie zasiałem. A tam już nie. Jak to się strasznie tutaj oburzcie. A ja strasznie jechałem po tym, że tak zrobili w Cattle and Crops, ale tutaj to widzę, że wcale nie jest lepiej. A ja tam chwaliłem, że farmingu to jest ładnie zrobione. No to przechwaliłem chyba. Jestem ciekaw, czy po tym update'cie, co wyjdzie do Cattle and Crops, poprawią to trochę, żeby tam wyglądało to ładnie, czy dalej będzie tak, jak było. No nie, no generalnie widzę, że obydwie gry, które pod tym aspektem ssają. Science show. Dobra. Co tutaj jeszcze jest? O, dobra. No to już mamy. Pojedźmy sobie jeszcze szybko po tym przyczepkę. Już pojedziemy tym ciągnikiem, nie będę ciągnika specjalnie zmieniał. A już widzę, że tam znowu się nasypiło, a ledwo co skończyłem czyścić. Czy tutaj mi to nie będzie przeszkadzało? Nie, chyba tutaj jest dosyć miejsca fajne, żeby sobie manewrować. W miarę dobrym miejscu ten silos stanął. No. Mi się przypomniało, jak wszyscy mówili, że fizykę potrafili w farmingu. No to nieźle. Ja już chyba wiem, jaka będzie miniaturka na filmie. O nie. Fizyka jest poprawiona w farmingu. W końcu te maszyny się realnie zachowują. Ile razy ja już to słyszałem? W zasadzie to już nie chodzi już nawet do tego farminga 19, bo ja to już w zasadzie chyba słyszałem odnośnie każdego jednego farminga, jaki wyszedł. I w każdym kolejnym podobno ta fizyka... Teraz już jest po prostu realistycznie, nie? Teraz już jest realistycznie. A wychodzi następny farming i nie, wtedy było do dupy. Teraz jest realistycznie. I tak co dwa lata. Nie wiem. Powiem w ten sposób. Mało jest gier, w których takie rzeczy można robić. Mało jest gier, w których takie rzeczy można robić. To nie mówię o grach symulacyjnych, są symulator w nazwie, tylko już nawet tutaj grach się stark i dom. Nie zapominajmy, że to jest symulator. To ma coś symulować. Dobra. Otwórzmy sobie ten. Brzydko w sumie ta przyczepka wygląda. Ona wyglądała w tym sklepie ładnie. Wyglądała tutaj na jakiś taki kremowy kolor. Te tekstury też jakieś takie. Strasznie widać, że to jest zrobione w takich... No widzicie, no. Powtarzają się jakby ten wzorek na tych przyczepie się powtarza. Bardzo często brzydko to wygląda, nie podoba mi się. Dobra, jakby tutaj pojechać. Trochę źle zrobiłem. Sobie pojadę naokoło, żeby ta przyczepka w miarę tutaj prosto stanęła. Żeby też było w miarę wygodnie do wrzucania po prostu tych. Ja się zastanawiam, czy ja bym stanął przyczepką tutaj na tym miejscu,
wjechał na ten kwadrat, to czy by mi się respiły te paczki w przyczepce? Chyba nie. Chyba nie, a szkoda. Dobra, przejdźmy sobie to, co już jest. Powiedzmy, że już tutaj z 2000 mamy pieniędzy. No, zawsze coś, ale tylko nie urywa, tam powiem, biorąc pod uwagę koszty, jakie trzeba by tutaj w to zainwestować i... No i że wiarka też trzeba tutaj zainwestować. Zobaczmy, jak to wygląda. Czekajcie, może ja sobie będę je układał jakoś tutaj ładnie. Czy to można powiedzieć? Nie można. No, trzeba to tak. Może ja sobie będę je po prostu tutaj ładnie układał na tej przyczepce. O. Czemu nie? W sumie tak teraz patrzę, ta przyczepka nie jest jakoś strasznie pojemna. Coś tutaj do niej wejdzie, ale tyłka nie urywa. Pięknie. No. Chyba będę sobie tu układał, czemu nie. Dobra. Myślę, że to będzie wszystko na ten odcinek. Także no, dziękuję za oglądanie, nie przeciągając. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Także trzymajcie się, na razie, hej.